środę, 24 maja bieżącego roku, starosta świdnicki Piotr Fedorowicz podpisał umowę w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego na tzw. scalanie gruntów w trzech wsiach gminy Strzegom, Granicy, Tomkowicach i Godziszówku. Bardzo ważna umowa dla trzech wsi, które były bardzo aktywne i chciały. I w drodze bardzo trudnego konkursu zdobyliśmy ponad 8 300 000 zł na scalanie gruntów, tak zwane scalanie gruntów. Pełny program jest bardzo szeroki, nazwa tego programu. Ten program będzie realizowany w trzech zdesperowanych wsiach: Tomkowice, Granica i Godziszówek. My zaprosiliśmy poprzez zebranie sołtysów wszystkie wsie do zbierania podpisów, bo pierwszy warunek, jaki trzeba było spełnić, to zebrać jak najwięcej podpisów wyrażających zgodę na scalanie gruntów, bo istotą tego scalania będzie przede wszystkim z małych kawałków zrobić duży, tak żeby rolnikowi udało się efektywnie wykorzystać i taniej produkować płody, które rosną na jego ziemi, więc taka była idea scalania, to jest pierwsze. Po drugie, będą wszystkie granice na nowo wyznaczone, będą też budowane rowy, przepusty, no i co najważniejsze, co zawsze na wsiach jest najbardziej trudne, to dojazdy do pól. My strasznie dużo mamy interwencji w tej sprawie od rolników, tu trzeba naprawić drogę, tu trzeba. W tym programie będą drogi asfaltowe, będą nawet drogi asfaltowe. Pierwsze drogi będą powstawać na trasie Granica, Tomkowice, tam w okolicach pana Błaszkowskiego, który na każdym zebraniu we wsi mówił mi, kiedy będę miał drogę. Panie Błaszkowski, będzie pan miał drogę. Następna to też piękna droga z Tomkowic do Godziszówka. Musimy przyspieszyć nawet kanalizację z tego powodu przez tak zwane tory. Także mnóstwo takich działań i też często mówiłem na spotkaniach z mieszkańcami Strzegomia, że ten system dróg, który będzie wybudowany, to potrwa parę lat, będzie tak skomunikowany, że będzie sobie można tam jeździć rowerkami, tam i z powrotem dookoła, później wjeżdżać w stronę na przykład Wiśnicy, a z Wiśnicy też planujemy ścieżkę rowerową do Strzegomia. Myślę, że to wszystko jakoś uda się synchronizować z czasem, bo tak jak mówię, potrwa to. Całą inwestycję nie będzie realizowała gmina Strzegom i gmina Strzegom też bezpośrednio tych pieniędzy nie dostała, ale zdobyła najwięcej punktów za złożone przede wszystkim deklaracje, poza tym za propozycję uaktywnienia środowiska wiejskiego. Wsi Wojów i Jaworzyna Śląska miały to do siebie, że one wzięły udział w pierwszej edycji. I w tym roku Jaworzyna też miała bardzo dużą chęć, ale udało nam się wygrać, z czego jestem bardzo dumny. Dziękuję sołtysom wsi, mieszkańcom wsi, którzy włączyli się w zbieranie tych podpisów. Było bardzo dużo rozmów międzysąsiedzkich, dyskusji. Były moje wizyty też w niektórych domach bardzo ostre i twarde, gdzie nie dostaliśmy podpisów, ale nazbieraliśmy ich najwięcej i dlatego wygraliśmy. Dofinansowanie w wysokości ponad 8 milionów złotych pochodzi z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Proces scalenia zapewni nowy wizerunek tym trzem sołectwom.